dzisiejszym odcinku możemy dropić tylko z rozwalonych sterowców. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby poleciały jak najlepsze bronie. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrybować ten kanał i wpisywać kod w sklepie Evela. A few moments later. Pierwszy wrak, na który polecimy, to będzie ten wrak, gdzie mamy na pewno skrzynki. Tutaj mamy dwie duże skrzynie i no, trzymajcie kciuki, żebyśmy dostali rzeczywiście coś dobrego. No i w sumie ja pierwszy raz będę na tym wraku, także mam nadzieję, że pierwszy raz przyniesie mi mega szczęście i poleci jakaś kozacka pompa. Także pierwsze, co zrobimy, otworzymy sobie właśnie te chesty, które mamy na tym wraku i pierwszy chest jest Evela tutaj koło mnie. Chodź tutaj. O, Evela nie doleciała. Myślałam, że nie zauważycie tego, a specjalnie musiałeś powiedzieć, co? Także Evela, chodź tutaj do mnie, dmuchnij na tą skrzynię. Ej, Evela, widzisz mnie? Tutaj jestem. Ona tu jest, dobra. Uwaga. Daję ci otworzyć, dawaj, tylko otwórz coś dobrego. Dobre. No na pewno mamy leczenie, na pewno mamy auga, tutaj takie rzeczy. I teraz tak, jak znajdziemy niebieskiego auga, to Evela będzie mogła sobie po prostu go podnieść, żeby Evela też mogła mieć te brońki. I teraz lecimy po drugą skrzynię. Druga skrzynia jest z drugiej strony. A czy ten aug nie powinien być dla mnie, skoro ja skrzynkę otwieram? Nie, bo ty otwierasz dla mnie tą skrzynię, a ja otwieram dla ciebie. Uwaga, uwaga, co tutaj będziemy mieli? Ja myślę, że to będzie rakietnica sterowana. O, pompa taka. Ej, ja ci nie chcę nic mówić, ale to jest naprawdę dobry zestaw jak na razie. Jeszcze mamy tutaj inne rzeczy. Chodź na górę, Evela, tutaj coś powinno leżeć na ziemi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Musimy się podbudować, bo potem się nie da wyjść, nie wiem dlaczego. Ale tam na końcu jeszcze coś jest? Nie, nie, tam są jeszcze na ziemi rzeczy. I teraz pytanie, czy są tu jeszcze jakieś skrzynki? Wygląda na to, że nie. Także, no, jak na razie mamy auga, pompę. A tu się nie da wejść? Poczekaj. Nie da się, ale tutaj coś mamy, Evela, dla ciebie. Bo to chyba będzie pistolet? Nie, to auch, czyli szary auch, niebieski auch jak na razie i fioletowa pompa. Jeszcze mamy jeden tutaj statek, ten powietrzny, więc polecimy dokładnie w to miejsce. Mogę auga? Trzymaj auga, Evela. Dziękuję. I chodź tutaj do tego, tutaj się wstrzelimy. Trzeba wsiąść i do góry. No i na pewno potrzeba nam bardzo dużo matców i fioletowego shotguna dla mnie, żebym miał jak goście tutaj wyjaśniać. No chodźmy teraz zdropić właśnie, nie? Tak, teraz sobie zrobimy inne rzeczy. Szukamy shotguna i, no nie wiem, ulepszymy go może jakoś, może jakiś zrzut załatwimy po drodze, może coś będzie. Ja tu mam skrzynkę i mam w skrzynce... Splaszy nie mogę, tutaj mamy tego AK, ale też AK nie możemy zabrać. W sensie leczenie możemy każde mieć, więc leczenie zbieramy wszystko. No i tak jak właśnie Rafał mówił, potrzebujemy dużo teraz matców i amunicja potrzebuje. Ej, no nie, no mam fioletową pompę ze skrzynki, ale nie tą, co trzeba. Pewnie by wyleciała, wiecie, jakby nie weszło to w aktualizacji ostatniej, to bym dostał fioletową pompę. Ej, a mogę tą pompę fioletową? No dobra, no nie. Chciałeś oszukać? No trochę, no. Moglibyśmy zmienić zasady, no ale już no nie, nie bądźmy tacy. Ja zbieram kamyki, uderzam w kółka, bo mnie Rafał ostatnio zwrócił mi uwagę, że nie uderzam w kółka, a mi się wydawało, że ja uderzam, tylko ja tak chyba od niechcenia po prostu. Akurat nie mam nic fajnego w namiocie, bo myślałem, że może tutaj będzie gdzieś ta pompa, ale no nie ma. Ej, Evela, a ile masz golda? 305. To zbieramy golda. Dlaczego? Bo mam niebieską pompę i sobie ją ulepszymy na fioletową, ale teraz pytanie, czy uzbieramy tyle golda? Pamiętaj, że ty możesz sobie podnieść niebieskiego auga. Tak, pamiętam, ale nie znalazłam jeszcze go. Ja tu będę na tej miejscówce teraz, bo czuję tutaj tego shotguna gdzieś. Bra, mam 800, wystarczy? 800 maców, tak. Ktoś się odrodził niedaleko. Tak, tam. Ej, musimy patrzeć też na zrzut, bo być może gdzieś będzie zrzucik. Mam 335. Musimy iść do prawej strony, bo tu ziomki idą. Mamy jumpada, żeby uciekać w razie czego. Tu jest skrzynka. O, gold, Rafał. To ile masz golda aktualnie? 344. Znowu niebieska pompa, no co za złośliwe to jest. 344 mam golda. Tutaj jest gold przy tej skrzyni. 353. No 400 kosztuje, Evela. No to jeszcze troszkę nam brakuje. Ja proponuję, chodźmy na ten statek. Może coś akurat będzie na tym statku. A przy okazji po drodze teraz po prostu pozbieramy tego golda i ulepszymy gdzieś tutaj na stacji i wtedy, no, będzie pięknie. Patrz, tutaj będzie pompa, nie trzeba będzie robić planu. Nie, ale jest gold. Rozwalam tutaj ten domek. Pomogę ci. Może coś wyleci, jakiś gold. Jest. Elegancko. 371. Lecimy teraz na te domki, ponieważ tu jest dużo golda i będziemy mieli pompę fioletową. Ale jeszcze ten niebieski auk dla Eweli by się przydał. No, ile masz? 403. Dobra, no to golda mamy i teraz potrzebna nam ulepszarka, ale potrzebne nam jeszcze przelecieć na ten statek, bo ja nie wiem, czy tam coś jest, ale chyba jest jedna skrzynia, z tego co pamiętam. Ewela, oglądaj, czy tu nie ma gdzieś skrzynek. Dobra. O, jest, jest u samej góry, super. Otwieram. Jest niebieski auk dla ciebie. Dobra. Tą aptekę może zabiorę za coś. A nie mam za co. Okej. Za duże potki. Tutaj jest w ogóle zrzut. Pytanie, gdzie my ulepszymy te wszystkie nasze rzeczy. Lecimy do zrzutu, Evela. I trzymajcie kciuki, żeby tutaj była pompa fioletowa. No jak nazwać? Ja mam skrzynkę.
Mam ale potki. Musimy lecieć na stację. Stacja jest tutaj. Nam prawie 500 golda. To golda wystarczy. Podaj mi fioletową pompę. 14 osób tylko zostało. Muszę pamiętać, żeby nie strzelać z nich. Czyli ja mam teraz ulepszyć, tak? A, ulepszarka tutaj... O, jest tutaj za... Tu. Dobra, ulepsz sobie. Jest, super. Tam są typki naprzeciwko nas. Uciekamy, uciekamy. Dajemy ich na daleko? No jak kogoś widzisz, no to można. No tylko nie stań sobie w miejscu, bo możesz dostać AWP. Dostał 20... Dostał... ile to będzie? 81. Szybka matematyka. Po 27 dwa razy. Uważaj na plecy. Dostał dwa razy. I chodź tutaj na górę, wybudujemy się i poczekamy przy strefie na nich. Oni się tam nawalają ostro, tam by można było... Sprawdzę tu na krzaki, czy tu nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ej, od strefy. Od strefy, Ewela. Dobra. Musimy ich trzymać, bo jak ich wyeliminujemy, to będzie super. Na lewo, tak? 27, tak. Od strefy. Oni są w strefie. 27. Leży jeden. A to ty w ogóle do innych bijesz, ja biję do tych, zobacz. Ewela, Ewela, tu, od strefy. Bo oni mają przegwizdane. Dostał mocno, leży. Dostał mocno, będzie leżał. No, dawaj go, Ewela. Bardzo mało ma. Dobra, leży. I tu na lewo, Rafał, ja tam obiłam jednego. Czyli dwójka leży od strefy, tak? No, ja fraga dostałam. Tu na dole, podchodzą. Podchodzą, Ewela. Dobra. Leży kolejny. 6 osób tylko. Tam są, tam byli na prawo, tam był jeden obity. Dobra, ja zejdę po zrzut. 2-2 jest, jakby co. Ej, łatwo, tylko musimy wygrać. Dostał dwa razy. A gdzie go masz? Jeden jest tam, przy tyrolce. Dostał biało. Rakiety. Ja nie lubię tych rakiet. Oni im się te rakiety skończą. Dostał, o, jak dostali. No to chodźmy do strefy po prostu. Ja jestem w strefie. Dobra, podchodzę na blisko. Uważaj. Jeden z jakąś snajperką tu kampi. Dawaj go od góry, od prawej. Ta, dostał biało. 30, ten drugi. To oni się nawzajem biją. Co? Nie wiem, nie wiem co oni to zrobili. Dostał 60? Bardzo mocno. Ten 60, taki w spódnicy. U mnie ma mało. Pomóż, Rafał. Dobra, i już idę. Leży, wyjdź do góry. Wyjdź do góry, Ewela. Albo stój na dole, bo on jest u góry, ten drugi. No to to był ten obity, a ten drugi jest tutaj. Biało. Dobra, czekaj, idę dobra. Do ciebie. Dobra, no i proszę państwa, no za pierwszym razem... Coś podejrzanie łatwe, nie?